Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Polski, profesor Politechniki w Żurychu, elektryk, hydrotechnik, inżynier. Urodził się 17 bądź 29 marca 1865 roku w Telszach. Zmarł, a dokładnie został zastrzelony przez Eligiusza Niewiadomskiego w galerii Zachęta 16 grudnia 1922 roku. Narutowicz pochodził ze Żmudzi, z tamtejszej szlachty. Jego ojciec pełnił urząd sędziego powiatowego. Rodzina była rodziną ziemiańską. Za udział w powstaniu styczniowym został skazany na rok więzienia. Ojciec Gabriela zmarł zaledwie rok po jego urodzeniu. Największy wpływ na poglądy pierwszego prezydenta Polski miała jego matka, Wiktoria Szczepkowska. Brat, Stanisław, był obywatelem Litwy. Był również członkiem parlamentu litewskiego. Jego podpis widnieje na deklaracji niepodległości Litwy. Jest to dość ważne, że brat pierwszego prezydenta Polski popierał całym sercem niepodległość rywala Polski w tamtym okresie, jaką była Litwa. Uczył się w Lipawie na Łotwie, w Petersburgu, ale większą część życia spędził w Szwajcarii, gdzie, jak już powiedziałem, wykładał i studiował na Politechnice w Zurychu. To, co jest ważne w jego historiografii, to fakt, że w czasie studiów pomagał Polakom ściganym przez carat. Był też związany z partią Proletariat. Partia ta była emigracyjną partią. Władze rosyjskie przez ten fakt nadały nakaz jego aresztowania, co uniemożliwiło mu powrót do kraju. Przyjął obywatelstwo szwajcarskie w 1895 roku. Podczas I wojny światowej brał udział w pracach Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zbliżył się w tamtym okresie do koncepcji politycznych Józefa Piłsudskiego. W 19 roku na zaproszenie polskiego rządu przybył do kraju, gdzie aktywnie działał na rzecz właśnie koncepcji Piłsudskiego i starał się pomagać, tak jak on myślał słusznie, nie mi to w tym momencie oceniać w tym filmie, starał się pomagać przy odbudowie odrodzonego po rozbiorach państwa polskiego. W rządzie Władysława Grabskiego w 20 roku objął tekę ministra robót publicznych. Natomiast w 22 roku został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Artura Śliwińskiego. W swojej karierze politycznej dość mocno przyczyniał się do zacieśniania relacji dyplomatycznych z Rumunią. W wyborach parlamentarnych 1922 poparł Unię Narodowo-Państwową związaną z Piłsudskim. Sam natomiast kandydował z listy Państwowego Zjednoczenia na Kresach, ale posłem nie został. Kandydowanie na urząd prezydenta odradzał mu Józef Piłsudski. Początkowo Narutowicz miał odmówić, jednak koniec końców przyjął propozycję startu na urząd prezydenta, jaką złożyli mu działacze PSL Wyzwolenie, Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyborach prezydenckich 22 roku w pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej turze przegrywał z Maurycem Zamoyskim, kandydatem endeckim. Natomiast w ostatniej, piątej turze wygrał, zdobywając 56,01% głosów. Maurycy Zamoyski zdobył 227. Dało to przewagę Narutowiczowi i zwycięstwo w wyborach. Było to dość duże zaskoczenie. Tym bardziej, że
Tym bardziej, że zdobył on głosy wyborców Stanisława Wojciechowskiego. I to właśnie te głosy, które były oddawane na Stanisława Wojciechowskiego, zdecydowały o tym, że Gabriel Narutowicz został prezydentem. O zwycięstwie Narutowicza w wyborach, tak jak już powiedziałem, przesądziły głosy działaczy polityków lewicowych, mniejszości narodowych oraz właśnie PSL-u. W tymże nie Stronnictwa Wyzwolenia, a PSL-u Piast. Warto pamiętać, że wtedy był pewien podział. Zwycięstwo Narutowicza w wyborach było wielkim zaskoczeniem dla prawicy, która myślała, że bez problemu dojdzie do władzy. Endecja, czyli Narodowa Demokracja, po wyborach zorganizowała demonstrację pod hasłami Precz z Narutowiczem, Precz z wybrańcem Żydów. Endeków, czyli narodowców, poparł Józef Haller. Narodowcy witali Hallera okrzykami: Niech żyje Haller, prezydent Polski, za to, że poparł ich sprzeciwienie się zwycięstwu Gabriela Narutowicza. Prezydentem był zaledwie 5 dni. Gdy Piłsudski przekazywał mu władzę, powiedział: Panie prezydencie Rzeczpospolitej, czuję się niezwykle szczęśliwym, że pierwszy w Polsce mam wysoki zaszczyt podejmowania w moim jeszcze domu i w otoczeniu mojej rodziny pierwszego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej. Panie prezydencie, jako jedyny oficer Polski służby czynnej, który dotąd nigdy przed nikim nie stawał na baczność, staje oto na baczność przed Polską, którą ty reprezentujesz. Wznosząc toast, pierwszy prezydent Rzeczpospolitej niech żyje. Tak wyraził się w słowach Piłsudski, oddając de facto władzę, przekazując władzę Gabrielowi Narutowiczowi. Narutowicz otrzymywał listy z pogróżkami. Zginął od trzech strzałów z broni, które wymierzył w niego Eligiusz Niewiadomski, za co Eligiusz został skazany na karę śmierci. Sam jej zresztą dla siebie oczekiwał. Ostatnie słowa Eligiusza Niewiadomskiego, który był zabójcą Gabriela Narutowicza, brzmiały: Ginę za Polskę, którą gubi Piłsudski. Co ważne, jako ciekawostka, można powiedzieć, że Gabriel Narutowicz i Józef Piłsudski byli taką daleką, może piątą wodą po kisielu, ale byli, można powiedzieć, rodziną. Mianowicie brat Gabriela Narutowicza, Stanisław Narutowicz, ożenił się z Joanną z Bilewiczów, a Joanna była bratową Marii z Bilewiczów, która była matką Józefa Piłsudskiego. Nie chciałem w tym filmie wdawać się w to, jaką ja mam opinię na temat Gabriela Narutowicza. Nie chciałem wdawać się również w to, co myślę o tym zamachu, jaką mam o tym opinię, ale chciałem wam przybliżyć postać pierwszego prezydenta Polski.